Cześć, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale. Dzisiaj drugi odcinek transferowego Orlika, ale zanim przejdziemy do właściwego materiału, chciałbym was tylko poinformować, że 30 sierpnia w Warszawie przy ulicy Łapiszyńskiej na Orliku będzie organizowany trening ze mną we współpracy ze Zgodą FC i z Nike. Będzie dwóch trenerów właśnie z Nike profesjonalnych. Trening będzie od 15 do 17, ale wszystko, co musicie wiedzieć, będzie napisane w opisie i tam również będzie link do zapisów. 18 osób będzie mogło wziąć udział niezależnie od wieku, tylko przypominam, że młodsi widzowie będą musieli mieć zgodę rodzica. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że was tam spotkam, a teraz przejdźmy już do właściwej treści tego odcinka. Pierwsza konkurencja to dokładne podanie, a więc z połowy boiska będę strzelał piłką tak, aby trafiła między te obszary, które tam są wyznaczone i które widzicie w tym momencie na waszych ekranach. Na każdy obszar będę miał dwie piłki, dwie próby, a więc będzie 6 strzałów, lecimy. I seen a lot of shit I shouldn't have, but never forgot it though. Brothers on the corner selling crack like it was nada though. Walk inside my kitchen, baking soda all up on the floor. Police banging on the door while gripping the 44. I was just a youngin', but this type of shit I seen before. Y'all see a white boy, but my daddy a negro. Half breed motherfucker, grip the mic and he flow. I just wanna spread love, they want me to bleed slow. I just wanna keep the peace and help people. Give some of this money that I'm making to the people. So if you hating on me, goddamn. You evil and just don't understand, cause I'm flyer than Knievel. Been through a lot of shit, but I keep it on the deep low. Never busting in them streets, but I keep it Jeep though. I ain't in the fairy tales, I'm just me, ho. Only thing I talk about is everything that we know. I heard you got a fucking problem, bitch, I bet I beast. Ain't no need of reach, I don't need reach. I don't need a piece, I just kill them with kindness. Yeah, we leave them deceased and tell it like it is. And now you got a capiche, show me bring it back down. Think it's a game right now, yeah. But it ain't the same right now. Know my name right now, yeah. Back where I came from now. We gon' live it up till we bring it back down. They think it's a game right now, but it ain't the same right now. Know my name right now, back where I came from now. We gon' live it up till we bring it back down. I hope you live a long life hating and watch every Grammy just to see who they nominating. So successful they probably say I signed with Satan. But I got God on my side, always down to ride. Don't get it twisted, I ain't perfect in the least. I'm still all up in your girl jeans like a crease. Like a crease. Matter of fact, like a geneticist. These rappers' records coming out, they so repetitive. Shout out my homie Chance, piece of Skizzy Mars. Rap Pack, homie Castro be dropping bars. It's all love, I'm a boss. It's all love, man, this shit is ours. They never thought I'd make it shooting for the stars. Yeah, I'm a born sinner, but it's a cold world. Shout out my homies that know me, can't forget my old girl. But that's a touchy subject like a priest woke. I heard y'all finally eating. Jest, siedzi w polu karnym, więc mamy 3 trafione. To daje nam 45 milionów. Mogło być lepiej, bo naprawdę były blisko te strzały. Natomiast i tak jestem zadowolony, lecimy do kolejnej konkurencji. Czas na kolejną konkurencję, nie do końca nawet wiem jak ją nazwać. Jak widzicie, mamy 3 wyznaczone pola. Widzicie to w tym momencie na waszych ekranach, no, troszeczkę wyznaczone są one prowizorycznie. Każdy z nich będę musiał wykonać 5 żonglerek, potem piłka spadnie na ziemię, a ja będę musiał wykonać strzał na bramkę, na której będzie stał nasz niezawodny golkiper, którego będzie na pewno ciężko pokonać. Lecimy! Bring it back down. They think it's a game right now, but it ain't the same right now. Know my name right now, back where I came from now. We gon' live it up till we bring it back down. Okay. Yeah. The
Czas na kolejną konkurencję, a więc strzały z pierwszej piłki. Między te dwa pachołki będzie zagrana piłka. Tam będzie stała osoba, która tą piłkę będzie odgrywać i z linii pola karnego mniej więcej będzie strzał na bramkę. Jak widzicie, są wyznaczone obszary. Obszar po środku to jest obszar, który broni golkiper, natomiast bardziej po prawej, bardziej po lewej stronie to są obszary, gdzie faktycznie, jeżeli piłka wpadnie, to jest 10 milionów do naszego budżetu. Trzy strzały, próbujemy, lecimy. Fucking panda song, I don't stand alone. I just wanna wrap my fucking hands across. Stab the head and break the fucking panda's jaw. Burn him up and turn the fucking candles on. Choke him, beat him, put a couple hammers on him. Dab on a nigga while I'm standing on him. Kick him, punch him, throw him, make him slam the wall. Time to a cannon, make him cannonball to the ocean, make him suffer too. Nigga, this is fucking animal abuse. Animal cruelty on a... Czas na ostatnią konkurencję, a więc zakręconego karnego. Myślę, że wszyscy wiecie, o co chodzi. Kręcimy się 10 razy dookoła piłki. Strzelamy, jedna próba, 40 milionów do zarobienia. Lecimy. On the same beat, time to kill a panda in my old pajamas. Fly to Atlanta in the same week. What's a panda to a fucking polar bear? A gorilla to a monkey, tiger to a puppy, lion to a kitten, wolf to a pigeon, shark to a fish, a snake to an infant, alligator in a water wet. Repeat, an infant, alligator in a water wet. Turn a Lucas to a dinosaur. Repeat. Ostatnio 111 milionów euro, dzisiaj 110 milionów euro udało nam się zarobić. Oczywiście cały czas w pełnej puli było 250 milionów euro do zgarnięcia, ponieważ pod ostatnim odcinkiem większość osób właśnie pisało, że 250 milionów to jest dobra kwota. No plus na grupie Załoga Kinetyka również postanowiłem zrobić ankietę i tam również opcja 250 milionów wygrała, dlatego też cały czas 250 milionów było w puli. Udało nam się zgarnąć 110, uważam, że to i tak jest nieźle. Natomiast zanim zacznę kupować zawodników, chciałbym wam tylko przypomnieć, że każda nowa subskrypcja to jest plus 30 tysięcy euro na naszego kapitana, którego kupię w czwartym, w ostatnim odcinku. Więc bardzo serdecznie zapraszam was do subskrybowania kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No a również możecie zostawić już teraz łapkę w górę pod tym materiałem, bo każda łapka w górę pod właśnie tą serią to jest plus 5 tysięcy euro na naszego kapitana. No a chcielibyśmy, żeby ten kapitan był jak najlepszy, dlatego wszystkim bardzo, ale to bardzo serdecznie do tego zapraszam. A teraz przejdźmy już do zakupów. W ostatnim odcinku wzmacnialiśmy obronę, tutaj natomiast chciałbym wzmocnić środek pola, no i również jednego obrońcę dzisiaj sobie zakupimy, ale to ten środek pola dzisiaj będzie kluczowy, więc przejdźmy do pierwszego transferu, którym jest 26-letni Francuz z Chelsea Londyn, a więc N'Golo Kanté. Osobiście mój ulubiony defensywny pomocnik w obecnej FIFA i nie potrafiłem sobie wyobrazić tego składu właśnie bez Francuza w środku, który będzie zabezpieczał te tyły, który będzie przejmował masę piłek, dlatego też N'Golo Kanté ląduje w naszym zespole. Ale jak już skupiamy się na środku pola defensywnym, to również warto coś dodać wreszcie do ofensywy. Tutaj pojawia się Christian Eriksen, a więc 25-letni Duńczyk z Tottenhamu. Słuchajcie, no to w jaki sposób on rozgrywa piłkę, to w jaki sposób on trzyma tą piłkę przy nodze, jaki ma balans, jaką ma kontrolę, sprawia, że jest naprawdę świetnym ofensywnym pomocnikiem i myślę, że takie wzmocnienie składu również jest bardzo przydatne. 40 milionów odchodzi z naszego budżetu właśnie na Eriksena. Nie ukrywajmy, dużo, łącznie już wydałem 90 milionów z tych 110, więc naprawdę sporo, natomiast zostało mi 20 i to 20 chciałbym zainwestować w prawego obrońcę, zrobić ruch transferowy taki, jaki zrobiła Barcelona w obecnym okienku transferowym, a więc zakupić Nelsona Semedo. Właśnie 20 milionów za Portugalczyka. Uważam to za całkiem niezłą cenę. Dodatkowo jest to dosyć młody gracz, 22-letni bodajże, o ile się nie mylę, więc jak najbardziej transfer ciekawy. No i mój zespół w tym momencie prezentuje się już naprawdę, naprawdę dosyć obiecująco. Oczywiście ta formacja jeszcze nie jest w 100% potwierdzona, natomiast wydaje mi się, że coś tutaj już zaczyna iść pod 4-3-3 w wersji czwartej. Natomiast zobaczymy, jak to będzie wyglądało ostatecznie. Zobaczymy, ile uda mi się zdobyć w milionów w kolejnym odcinku, do którego was bardzo, ale to bardzo już teraz zapraszam. No i przypominam jeszcze na sam koniec o tych subskrypcjach i o tych łapkach w górę, bo to nam da naprawdę trochę milionów na naszego kapitana.
a chciałbym naprawdę, żeby to była jakaś światowa gwiazda, więc bardzo, ale to bardzo serdecznie zapraszam Was do subskrybowania kanału i do łapkowania w górę tego filmu. Mam nadzieję, że on się Wam podobał. Ja już się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Na razie. I piona.